Cześć, tym razem w muzycznych recenzjach zajmiemy się płytą Blossoms, Cool Like You. Zespół Blossoms powstał w 2013 roku. Jest to zespół pochodzący z Anglii, dokładnie ze Stockportu, w skład którego wchodzi 5 osób. Warto dodać, że w 2016 roku wystąpili na Orange Warsaw Festival, więc są też znani polskiej publiczności. Tym razem wyruszymy w podróż po drugim krążku tego zespołu. Płyta składa się z 11 utworów. W wersji deluxe jest również kolejne 11, czyli łącznie 22. I wersja deluxe opiera się głównie na akustycznych numerach, o których zaraz powiem coś więcej. Jeśli chodzi o podstawową wersję, to tak jak powiedziałem wcześniej, 11 utworów, z których motywem wiodącym są syntezatory oraz perkusja. Jest to bardzo ciekawy element tej płyty, ponieważ opiera się właśnie na tych dwóch rzeczach. Jest to bardzo płyta wakacyjna, którą polecam na taką pogodę, jak właśnie mamy tutaj dzisiaj. Utwory There is a Reason Why oraz I Can't Stand It są to bardzo rytmiczne utwory, które są do siebie bardzo podobne. Is it me or just a dream that never dies? There's a reason why. Element rytmiki w tym albumie jest fenomenalny. To, co się tam dzieje, to jak bardzo wprowadzony jest ten album, jak jest wesoły, jak można go odbierać i za każdym razem bawić się przy nim, sprawia, że aż uśmiech się sam pojawia na twarzy. Nie miałem takiego momentu, w którym bym chciał przewinąć dalej kolejną piosenkę, tylko coraz bardziej wchłaniałem się, tak jakby to była jedna wielka historia oparta o muzykę. Nieważny jest tekst, nieważne jest to, co się dzieje tam, jeśli chodzi o wokal. Ważne jest to, jak bardzo ta płyta płynie. Warto dodać też, że I Can't Stand It to jest nawiązanie do filmu Zakochany bez pamięci. Artyści czerpią z tego filmu sporą inspirację. Warto też dodać, że główną postacią w tym filmie jest m.in. Jim Carrey. Poza takim szaleńczą zabawą, jest też miejsce na spokój na tej płycie, ale tak jak mówię, to jak bardzo jest prowadzona ta płyta w sposób płynny, nie przeszkadza w odbiorze całości tego materiału. Zarówno piosenki, które są wolne, jak i szybkie, bardzo ze sobą współgrają i myślę, że to jest bardzo dobra płyta. Co do moich prywatnych odczuć, to Between the Eyes jest dla mnie najlepszą piosenką na tym krążku. Najbardziej charakterystyczna dla mnie i najbardziej wpadająca w ucho. Jak bardzo lubię Capital Cities, tak bardzo polubiłem Blossoms dzięki tej płycie. Nie dlatego, że wcześniej go nie lubiłem, po prostu wcześniej nie miałem do czynienia z tym zespołem. Słuchałem pojedynczych utworów, jakoś nie było mi po drodze z poprzednim albumem. Podsumowując tą płytę, przesłuchałem ją od deski do deski. Jest to dosyć świeży materiał dla mnie. Myślę, że będzie to hit moich wakacji i chętnie wybrałbym się w podróż z tą płytą. Polecam bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o ocenę tej płyty, to odważę się nawet dać jej 4,5 dzisiaj na 5. Jest to chyba najwyżej notowana jak do tej pory płyta, więc sukces, jeśli chodzi o moje recenzje. Wreszcie coś mi się spodobało. No cóż, zachęcam do przesłuchania materiału omawianego dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić jak ja.